przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu. To jest punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany na planie rynkowo finansowej Rady Dzielnicy na 2012 rok. Tutaj, drodzy Państwo, mamy propozycję zmiany przeniesienia środków, które pozostaną nam na planie finansowym. 300 zł zakupu energii, 60 zł, czyli to są szacunki, prognozy, z usług telekomunikacyjnych. Natomiast chcemy tą kwotę przeznaczyć, drodzy Państwo, na zakup takich obrusów, które byłyby dla nas jako dzielnicy reprezentacyjne, takich zielonych, czy to na sesje, czy również na różnego rodzaju spotkania, które organizujemy z mieszkańcami, bo często jest tak, że podczas takiego spotkania no nie mamy jakiegoś obrusu takiego przyzwoitego, który należałoby nakryć stół, natomiast te, którymi dysponują szkoły czy inne miejsca, w których organizujemy tego typu spotkania, drodzy Państwo, no, pozostawiam wiele do życzenia. Ja przypomnę tylko, że robimy 20 października, będziemy inaugurowali, może już uda się zakupić te obrusy, Krzyżyńską Akademię Samorządności i jednym z elementów tej Akademii będzie udział uczniów szkół średnich w naszej sesji listopadowej, sesji dzielnicy, to też byłoby dobrze, aby no, jakieś takie standardy wyższe mieć na takie okazje. No i to też propozycja, aby te pieniądze w planie finansowym przenieść. Aby to, drodzy Państwo, przenieść. Tutaj jeszcze mamy autopoprawkę zarządu do tego projektu uchwały. Państwo otrzymaliście tą autopoprawkę. Chodzi tutaj o to, drodzy Państwo, że 50 zł przenosimy z usług, w autopoprawce z usług telekomunikacyjnych na środki, na pozostałe odsetki. Paragraf 4580. Chodzi tutaj, drodzy Państwo, o taką dosyć urozmaitwioną sytuację, bo jak wiecie, my wynajmujemy te pomieszczenia, w których funkcjonujemy, od Zarządu Budynków Komunalnych. Zarząd Budynków Komunalnych jest jednostką miejską i my z naszego planu finansowego płacimy czynsz do Zarządu Budynków Komunalnych, ale przez miasto. Natomiast miasto, no ze względu na znane nam wszystkim problemy finansowe, zwlekało z płatnościami, no i powstają odsetki i będą powstawać odsetki. Taka jest nasza prognoza. No i stąd też dostaliśmy informację z kancelarii, że niezbędne będzie zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie odsetek miasta wobec Zarządu Budynków Komunalnych, który jest przecież jednostką miejską. No, taka kuriozalna sytuacja, ale żeby Państwo nic na to nie poradzili. Stąd też taka, drodzy Państwo, autopoprawka. Tyle z mojej strony. Otwieram, drodzy Państwo, dyskusję. Ktoś Państwa raczej chciał zabrać? Nie widzę zgłoszeń, ktoś się zapytał, czy przechodzimy do głosowania. Głosujemy projekt uchwały wraz z autopoprawką zarządu. Kto Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały wraz z autopoprawką? 20. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję. Chcę dobrze przyjrzeć się temu uchwałę.